Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Najdrożsi, to tak zostałem tutaj wywołany do tablicy, zaproszony. Dziękuję ojcu Andrzejowi za to zaproszenie, że mogę być tu z wami. Ale nie można tak przejść obojętnie obok tej dzisiejszej wspaniałej Ewangelii. Zostawili wszystko i poszli za Jezusem. Tak kilka tylko myśli początkowych, to nad brzegiem jeziora Genezaret. Zmęczeni, zniechęceni, smutni rybacy tłuczą sieci. Są to Piotr, jego brat Andrzej oraz Jan i Jakub, synowie Zebedeusza. Wspaniała czwórka. Tworzyli jakby taką spółkę rybacką. Ich przygnębienie jest wywołane tym, że całą noc pracowali i nic nie złowili, ani jednej ryby. I w pewnej chwili zbliża się do nich Jezus, który nauczał nad brzegiem jeziora i prosi Piotra o wypożyczenie łodzi. Zabrał się więc tłum słuchaczy, zebrał się taki, który cisnął. Jezus z tej łodzi Piotrowej uczynił wspaniałą, mocną ambonę. Piotr oczywiście, gdy to usłyszał, że Jezus mówi, no wypłyj na głębię, wypłyj. Co wyobraźcie, Piotr taki porywczy, mówi mu ktoś, kto się nie zna na rybactwie, a ten no przecież od lat to czyni. Ale tutaj jest scena ciekawa, gdyż Piotr już wcześniej doświadczył tej dobroci Jezusa, kiedy Jezus uzdrowił mu teściową. On widział, że to jest ktoś inny niż inni. I tutaj Piotr, kochani, nie waha się, tak patrzy, jest to fajnie przedstawione na filmie Jezus z Nazaretu, ta piękna scena, tak Piotr tak patrzy takim okiem takiego silnego mężczyzny. I co się dzieje w nim? Taka się rozgrywa walka. Ten facet, Piotr, on nie może nigdzie uciec. Jest w tej łodzi, do brzegu trochę daleko. No i co tu jeszcze odbić dalej? Zaufać temu Jezusowi, macha ręką, jak to na filmie jest przedstawione, coś ma tam w ustach, rzuca tą wodę, ale na twoje słowa wypłynę. Zobaczymy. No i zdarzył się cud. Wielki, wielki połów ryb. Moi drodzy, i te słowa, nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Ta piękna scena, moi drodzy, tak nas mocno mobilizuje, szczególnie mobilizuje i nie tylko świat męski, mężczyzn, ale też i kobiety. W końcu trzeba na coś postawić. W końcu trzeba komuś zaufać. To nie jest tak, że człowiek sobie będzie żył tak, jak mu się tam podoba. Otóż, moi drodzy, goszczę tutaj dzisiaj wśród was dzięki życzliwości waszego kochanego tutaj ojca Andrzeja. No tak to było, wiecie, 10 lat temu, tak to było, że kardynał Dziwisz zwrócił się tutaj do ojca Andrzeja, zwrócił się do ojca prowincjała, żeby ktoś w sanktuarium naszym krakowskim Matki Bożej Nieustającej Pomocy, aby tam był egzorcysta. No i wyobraźcie sobie, że ten ojciec Andrzej, prowincjał tak mnie pchnęli. Tak nieraz w życiu bywa, że potrzebny jest ktoś, kto kogoś pchnie. On należy do takich. I dziękuję mu za to. Dziękuję mu za to, on mnie tak pchnął z prowincjałem, tak się zgodziłem. Chociaż niełatwo to była droga początkowo, chociaż początkowo zawsze moi koledzy z różnych seminariów w Polsce mówili mi, ty powinien żeś być, szczególnie mówili mi to w różnych miejscach pielgrzymkowych. Moi drodzy, to jest posługa, gdzie powołuje do tej posługi biskup ordynariusz.
powierza tą szczególną troskę, gdzie wydawałoby się, że żyjemy w XXI wieku, że wszystko jest akoch ech, a zauważa się, że coraz więcej ludzi zniewolonych, przeżywających dręczenia i opętania. Czy to możliwe? Kochani, w ciągu mojej tej posługi dziesięcioletniej, tak powiem z ręką na sercu, tak zgłosiło się do mnie prawie 800 osób. Prawie 800 osób, którzy przeżywają dręczenia, lęki, niepokoje, no i zdarza się od czasu do czasu osoba opętana. Moi drodzy, zły duch, i to sobie zapamiętajcie, kochani, nie ma dostępu do naszego umysłu i do naszej woli, ale ma dostęp do czego? Do myśli i do wyobraźni. Jak sobie tam znajdzie furteczkę w tych myślach, naszych wyobrażeniach przeróżnego rodzaju, no to człowiek sobie buduje taką górę złotą od lotu i tak się to wszystko zaczyna, tak się to wszystko zaczyna. Moi drodzy, ta posługa egzorcyzm to jest wielka modlitwa Kościoła. Gdzie jest do tego wspaniały wydany rytuał? Ale obok tego rytuału jest własne też doświadczenie, modlitwy i tutaj grupa wsparcia modlitewnego. Z tym się już spotkałem wcześniej, moi drodzy, 20 lat temu, kiedy patrzyłem, czy jeszcze w czasie seminarium, patrzyłem na to z takim niedowierzaniem, czy to może być. Ale tak na serio zacząłem o tym myśleć 20 przeszło lat temu, kiedy byłem na placówce w Barcie koło Kłodzka, to jest główne sanktuarium archidiecezji wrocławskiej. Tam też posługują redemptoryści od roku 1900. W tym roku w maju będzie już 122 lata, co posługujemy w tym sanktuarium, w tej bazylice. I moi drodzy, po jednym odpuście letnim przychodzi do mnie kobieta do sakrystii, miałem taki dyżur. No i taka z Wrocławia przyjechała pani, no i wyciąga z torebki. O, dobrze, że ojca zastałam tutaj. Jakby tak ojciec pobłogosławił, mam tutaj taką ciekawostkę, bo mój wnuczek ma 18 za tydzień, tak się dobrze składa, chciałem mu tutaj wręczyć. A co pani ma? No to ona wyciąga z tej swojej torby, wyciąga, tam ma jeden amulecik, a drugi talizmanik. No jak dobrze, panią kapłan, ja mogę poświęcić, pobłogosławić krzyż, obraz, medalik, ale taki amulet to jest przedmiot tutaj nie naszej wiary chrześcijańskiej, katolickiej. A o czym ojciec mówi? Ojciec jest niepostępowy, ja tutaj z tym pójdę do księdza kardynała, tak nie może być, ksiądz mi musi pomóc. Proszę panią, ja tego nie mogę zrobić. Wtedy, 20 lat temu, zacząłem tak myśleć, czytać na ten temat, no jak to w zasadzie jest, że ten współczesny świat jest taki, że tam, gdzie upada wiara, automatycznie szerzą się praktyki okultystyczne i szerzy się zabobon. Tam, gdzie upada wiara. I moi drodzy, to otwarcie się, a zarazem ktoś powie, no skąd się to bierze, że tyle ludzi mamy zniewolonych, przeżywających dręczenia, sięgających różnych tutaj ciekawostek i tak dalej. Skąd się to bierze? Z czego? Moi drodzy, z własnego doświadczenia ci powiem, po pierwsze, z braku modlitwy, dalej, z braku życia sakramentalnego, z braku świętowania niedzieli. Dziękuję, że jesteście. Dzisiaj Dzień Pański, moi drodzy, niedziela. Z czego się to jeszcze bierze? Otwarcie człowieka na złego, zaproszenie złego do swojego serca, domu. I mam ostatnio taki przykład. Zgłasza się do mnie ojciec, przychodzi z synem, syn 24-letni.
tak wcześna, taka wcześniejsza rozmowa, ale mówię, dzisiaj nie pójdziemy do kaplicy, bo zajęta, może umówmy się na następnym razem, ale się pomódlmy. Okazało się, że ten młody człowiek, 24-letni, gdy zdawał, no nie zdał matury, gdy nie zdał tej matury, to zaczął przeklinać Pana Boga, że on mu nie pomógł. Zaczął przeklinać Pana Boga, a wzywał Lucyfera, Lucka, tak to nazywam. I od tego momentu weszło w nim takie zło, że on owszem przyjdzie do kościoła, ale to traktuje wszystko, nie wierzy w to. I ma takie dręczenia domowe, nocne, szczególnie nocą, szczególnie w nocy o trzeciej. Bo widzisz, diabeł, demon jest najlepszą małpą Pana Boga, tak jak dla nas, my świętujemy zawsze godzinę 15, trzecią po południu, to jest ta godzina śmierci Pana Jezusa, stąd też mamy godzinę miłosierdzia. Natomiast zły demon, kochani, robi to wszystko na odwrót. To jest najlepsza małpa Pana Boga, trzecia w nocy. Trzecia w nocy, on ma straszne dręczenia i kochani, ja tak z niedowierzaniem chcę go wypróbować, co w nim jest. Krótka modlitwa. Namaściłem go olejem egzorcyzmowanym, wyciągam krzyż, chcę go pobłogosławić. On padł na ziemię i ma manifestację złego. Trwa to już 5 lat. Pierwszy raz się zgłosili, bo sobie nie mogą dać rady. Ale kochani, co? Nasuwa się pytanie. Co prowadzi człowieka do zniewolenia przez złego ducha? Ja tu wyliczyłem takich kilka sobie, mogę to w drugiej części to omówimy bardziej, w drugiej części naszego spotkania. Przede wszystkim, kochani, magia i okultyzm, wróżbiarstwo, spirytyzm, niekonwencjonalne metody leczenia, uczestniczenia w praktykach chrześcijańskich, stany transu, szkolenie, prowadzenie w oparciu o New Age, satanizm, czy zabobonne praktyki w rodzinach. W rodzinach, kochani. Moi drodzy, to jest ciekawostka, że tuż po Światowych Dni Młodzieży przyprowadzono mi taką młodą, piękną kobietę. Tuż ukończyła studia w czasie Światowych Dni Młodzieży w tym roku. No i przyprowadzili mnie, najpierw zadzwonili, czy mogą przyjść. Nie znałem takiej sytuacji. Przyprowadzono kobietę młodą, urodziwą. Odprawiam mszę świętą też o 18:30. Pamiętam, był to wtorek. Widzę, że wchodzą takich dwóch, wchodzi zawodników mocnych i trzymają taką kobietę. Widzę, to chyba ona. Widzę, że ma taki wyraz niewyraźny, taki nie za bardzo, bo ona sama by nie weszła do świątyni. No to dobrze, to jest ona. Gdy przyszła do takiej pierwszej rozmowy, ona ma 25 lat, to pytam, no kiedy się to zaczęło, takie u niej to straszne dręczenie, bo niesamowicie inteligentna osoba. Ukończyła studia, ale gdy ukończyła, moi drodzy, nastąpiło takie straszne tąpnięcie, straszne dręczenie, że w ciągu tygodnia i miesiąca straciła kilka kilogramów wagi, nie potrafi spać, nie potrafi się pozbierać, skąd się to bierze? No i pytam, mieszka oczywiście sama, pytam, skąd się to u ciebie takie wzięło? Jakie masz relacje z rodzicami? Mówi, no gdy miałam 17 lat, uciekłam z domu. Bunt przeciwko rodzicom, przeciwko wszystkiemu, przeciwko Kościołowi, państwu. No i no mówię, tak, to była taka pora, była bardzo ciepła. Ona w takim golfie czarnym. Ja mówię, co ty tak gorąco jest? Golf jeszcze, ja mam habit, ale zawsze do tej posługi przychodzę w habicie. Ona mówi, no nie, tylko nie. Mam ten czarny golf założony po brzojce, ja się wstydzę. Czego się wstydzisz? No bo ja mam całe ciało otatuowane. Jak to otatuowane? I tak w jednym momencie ściągnęła, pokazała mi, co ma. Z przodu i z tyłu całe ciało otatuowane.
Pytam, od kiedy to się zaczęło? Od 17 roku życia, tak przez 5 lat sukcesywnie zdobywała laury. Zdobywała laury, w końcu trafiła na takiego kolegę na studiach, który ją wziął, mówi, ja ci pomogę, bo coś się z nią nie działo nie tak. Taki stąd w tej posłudze finansowej pomagała jej tylko babcia, która była dobrze zapatrzona finansowo, rodzice się jej wyrzekli, nie chcieli ją znać. Tylko babcia miała serce i tak się to stało. I moi drodzy, rzeczywiście osoba mocno zniewolona, gdy przyszliśmy do kaplicy, no to padła i no prawie, że chodziła się nogami do góry. No i co? No to jeden egzorcyzm, drugi egzorcyzm, grupa modlitewna, jestem bezradny. Jestem bezradny. Mówię jej, słuchaj, spotkamy się dopiero za 2 tygodnie, ja wyjeżdżam na misję, mam takie misje, jedyne, drugie, spotkamy się dopiero za 2 tygodnie, ale wy, panowie, takich dwóch mocnych zawodników ją zawsze trzymało, mówię, ale wyjedźcie z nią na jasną górę, przejdźcie się po wałach jasnej góry, zawierzcie ją Maryi, a ja pójdę do Bożego Miłosierdzia, zanim wyjadę, to odprawię mszę świętą o uzdrowienie duchowe dla tej Dominiki. Wiecie, słuchajcie, ja zrobiłem swoje, poszedłem na tą mszę świętą, odprawiłem pobożnie w Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia. Oni też pojechali na Jasną Górę, ja po tych misjach wracam, minęło 2-3 tygodnie, telefonu nie ma, nie dzwonię, nie pytam, nie jestem ciekawy, mam dość innych zajęć. W końcu przychodzi niedziela, niedzielny poranek, jadę do jednej parafii zainstalować obraz Jezusa Miłosiernego i jadę autem, ranitko, niedziela, otrzymuję SMS-a. Dziękuję Ojcu za modlitwę, zostałam uwolniona. Zatrzymałem po hamulcach i oddzwaniam. Kiedy to nastąpiło? To mnie interesowało. I mówi mi owa kobieta młoda, Dominika bardzo urodziwa. I wtedy, gdy ojciec powiedział, jedźcie na Jasną Górę, a ja odprawię mszę świętą, jak gdyby taka mgiełka mi się pojawiła i ona odleciała i za 2 dni to wszystko gdzieś uciekło. Mogę spać, mogę funkcjonować, mogę być spokojnie w kościele, mogę przyjmować sakramenty święte. Czasem przeżywam jeszcze dręczenia, ale dziękuję Ojcu za tę mszę świętą, którą ojciec sprawował za mnie tam. Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia w Krakowie, w Łagiewnikach są też, jestem tam spowiednikiem, często tam odprawiam, gdzie mam różne przypadki, idę z tymi trudnymi przypadkami tam, bo to jest Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia dla świata. Ale moi drodzy, ta modlitwa jest bardzo potrzebna dla tych osób. Oni sobie sami nie pomogą. I reasumując to wszystko, moi drodzy, kiedy przychodzi to taką najtrudniejszą formą tego zniewolenia, to jest no, taka najwyższa półka, to jest opętanie diabelskie. Proszę zauważyć, my w tych tygodniach okresu zwykłego na co dzień czytamy Ewangelię Marka. I tam mamy, tam bardzo ciekawe są sceny, że Jezus naucza, że Jezus czyni znaki i cuda, że Jezus wskrzesza umarłych i że Jezus wyrzuca złe duchy. Ciągle jest to spodane, tutaj to słowo dumiał ducha nieczystego. Jest wiele takich ciekawych tutaj fragmentów na kartach Ewangelii Świętego Marka. To jest ciekawa Ewangelia Marka. Ale moi drodzy, najtrudniej jest, zobaczcie, my wszystko przyjmujemy, że Jezus nauczał, że Jezus tutaj uzdrawiał, wskrzeszał umarłych. Najtrudniej dzisiaj w świecie, wcześniej i teraz, jest przyjąć, że Jezus wyrzucał złe duchy. I Jezus podzielił się z tym, dał tę władzę apostołom. Idźcie. Idźcie. Daje im tę tutaj szczególną, kochani, tutaj moc. Stąd też tą najwyższą taką tutaj formą, tym najwyższą półką jest tego zła, jest opętanie diabelskie. Dalej poniżej to są nękania diabelskie. Nękania, dalej obsesje, zainfekowane dalej przedmioty przez szatana,
uzależnienie i podporządkowanie się innym osobom oraz działanie zewnętrzne, ciosy, nękania, tak jak to miał było też w życiu świętego ojca Pio. Najwięcej osób zgłaszających się to są osoby, które przeżywają dręczenia. Ja nie studiowałem psychologii, tylko co w seminarium było, ale sam się muszę uczyć i ciągle się uczę i mogę powiedzieć, kochani, za poetą, uczę się Ciebie i uczę i wciąż się jeszcze nie umiem. Jak się zgłasza osoba, daję zawsze jej 10, 15, 20 minut, próbuję powiedzieć coś o sobie i tak dalej, dlaczego się spotykamy i w ciągu 20 minut, moi drodzy, muszę rozstrzygnąć, co to są za dręczenia, czy to są dręczenia psychiczne, uczuciowe, zdrowotne czy zawodowe. To szkoda mojego czasu, żeby wiedzieć, gdzie jest, od razu wiemy, o co chodzi, moi drodzy. Czasem ludzie przychodzą rzeczywiście po długich latach leczenia u psychiatrów. Są naładowani różnymi środkami, lekami i tak dalej. Czasem wystarczy, jak biorę ich do kaplicy akademickiej naszej, tam się różne rzeczy dzieją, nieraz jest o straszne krzyki. To, moi drodzy, wystarczy czasem jedna modlitwa wstawiennicza przed Najświętszym Sakramentem i odcięcie krzyżem świętego Benedykta od tego zła, co wcześniej wiem, i czasem to są straszne, czasem dręczenia, manifestacje złego, a czasem trzeba i tych spotkań 10. Ale zawsze jest to ogromna, ogromna pomoc. Z czego się to bierze, tak jak wcześniej to powiedziałem, moi drodzy, często dzisiaj u ludzi, kochani, to jest to przekonanie w dobie współczesnej, kiedy pandemia nam przyspieszyła pewien proces, no, że to, co Boże, to, co, że Kościół jest mi niepotrzebny, niepotrzebna mi modlitwa. Moi drodzy, wiedzcie jedno, że tam, gdzie upada wiara, automatycznie szerzą się praktyki okultystyczne i zabobon. Człowiek nie znosi pustki. I w tę pustkę najlepiej wchodzi demon. Ja go zawsze nazywam Lucek. On naprzód wchodzi i robi straszną tutaj demolkę we wnętrzu człowieka. Co przychodzi tak w ubiegłym roku po naszej nowennie do Matki Nieustającej Pomocy. W środę przybiega wieczorem kobieta, taka bardzo, bardzo religijna. Mówi, no proszę ojca, niech mi ojciec pomoże, wrócił mój syn. Wrócił mój syn, był już 7 lat, pracuje w Anglii, ale 3 lata już go nie było w Polsce, wrócił. Przyjechał taki na urlop, taki zupełnie zmieniony, no ale co się stało? No poszedłem na nowennę, na mszę świętą w środę, gdy wróciłam po tej nowennie, to syn ściągnął wszystko, co święte w domu, krzyż, obraz, inne przedmioty kultu religijnego, potłukł, połamał, złożył, zrobił taką kubkę. I przybywam, patrzę na to wszystko, co się dzieje. On uciekł. Nie może znieść znaku świętego, moi drodzy, znak strasznego tutaj zniewolenia, opętania. Nie może znieść znaku świętego. Kochani, miejcie zawsze w sobie w domach ten znak święty, krzyż, obraz Madonny. Przecież w naszą kulturę jest wpisany obraz i krzyż Jezusa Chrystusa. Dzisiaj na tobie zawsze młodzieży to tłumaczę i mówię młodym ludziom, no co nosić przy sobie, czasem się boisz z tych krzyżyka, bo to niemodne. Tutaj medalion Maryi też powiesz, a to takie było, może babcia ci takie coś dała. Ja zawsze reklamuję, wiecie co? Medalik świętego Benedykta. Medalik świętego Benedykta, gdziekolwiek jadę, szczególnie jak jestem, czy to w Italii, czy to w Medjugorje, to zawsze kupuję tego setki, egzorcyzmuję i rozdaję. I młodzi, jeszcze nie spotkałem, żeby ktoś nie chciał tego zabrać, tylko bierze z takim namaszczeniem i mówię, jeśli nie masz przy piersi tutaj zawieszony na łańcuszku, to nosi go nawet w portfelu.
Miej coś świętego, to znak, który cię chroni, który cię trzyma. Ale kochani, zawsze dla nas, moi drodzy, tą mocą, gdzie jesteśmy tu zgromadzeni, zawsze jest Eucharystia. Dobrze, że jesteście. Zauważcie, Eucharystia to centrum życia naszego życia chrześcijańskiego. Wszelkie zło pochodzi stąd, kochani, że człowiek unika tego miejsca. I bądźcie świadkami mocy Jezusa, Jezusa, który, kochani, uzdrawia, Jezusa, który dodaje mocy, Jezusa, który obdarza nas darami i owocami Ducha Świętego. I dzisiaj w czasie tej mszy świętej, kochani, szczególnie gdy się tu gromadzimy i tak dalej, wołajmy o te dary i owoce Ducha Świętego i módlmy się za siebie tu zgromadzonych, a szczególnie niech dzisiaj każdy z was pomyśli, mam może w pracy, czy w rodzinie, w domu, kogoś, kto jest mocno zniewolony. Mocno. Chcielibyśmy go dzisiaj tutaj przedstawić Chrystusowi Panu, aby się zmienił, aby tam dotknęła go ta łaska uzdrowienia i mocy. Amen. Powstańmy, kochani, do wyznania naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego.